Był to rzeczywiście taki najsłabszy, jeśli chodzi o warunki bezpieczeństwa, punkt chyba w całym mieście. Oczywiście rozwiązań, które mogłyby być lepsze, jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Natomiast tutaj, kto pamięta, to było bardzo niebezpiecznie, bo było oczywiście możliwość tylko przepuszczenia z pierwszeństwem samochodu, a dla pieszych, jak Państwo pamiętacie, to była katastrofa i każdy pieszy wchodzący pod wiadukt wciągał mocno powietrze, żeby jak najbardziej się skurczyć i żeby bezpiecznie przejść, i to jest, myślę, rzecz rzeczywiście najważniejsza, czyli tutaj aspekt bezpieczeństwa był takim priorytetem. Jak zmiana wygląda, to wszyscy widzą, wszystkim za wszystko dziękuję, natomiast wymiar praktyczny to jest ulga długo oczekiwana przez kierowców i to ma znaczenie, że tej kumulacji na ulicy Wałbrzyskiej będzie mniej i to wszyscy odczujemy. To jest chyba najważniejszy przekaz. Bezpieczeństwo i wygoda dla pieszych kierowców, a te sprawy wielkości środków, trudu podjętego, to w sumie dla mieszkańców są drugorzędne. Dlatego cieszę się, że możemy otworzyć i zapewnić i bezpieczeństwo, i komfort związany z tym miejscem. Cieszę się, że kolejne środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego mogły powędrować na południe Dolnego Śląska, ponownie do Świdnicy na zadanie transportowe z tej osi. Udało się znaleźć te środki. Nie są one małe, to już było, można powiedzieć, po tych rozstrzygnięciach pierwszych, które zapadały jeszcze kilka lat temu. Także to wielka tutaj wspólna determinacja i to jest wynik tej determinacji, że udało nam się wszystkim. No i podkreślam, że tu jesteśmy po to, żeby jak najwięcej pieniędzy szło na południe Dolnego Śląska. To jest nasze credo.